Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, wreszcie włączyłam sobie F5, jej! A my dzisiaj rozpoczynamy zadanie, oczywiście kolejne, jakby kontynuację zadania Spotkanie po latach i będziemy sobie w związku z tym szli za naszym wujem Kurtem, idziemy połowić troszeczkę ryb z tego co mi teraz aktualnie wiadomo na ten temat. Mam troszeczkę znowu zatkane gardło, niestety, jakoś tak. Jesteśmy na miejscu. Rzeka ma tutaj idealną głębokość i ryby praktycznie same wpadają na wędkę. Trzymaj i sam spróbuj. O, fajnie. Mamy animację normalnie. No to połowimy sobie. Jorn zdążył mi opowiedzieć o twojej sprzeczce z ojcem i o tym, co wydarzyło się później. Doskonale cię rozumiem. Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. Popełniłem błędy tam na Londram. Całkiem sporo. Ale jestem teraz tutaj, na Archolos. Chcę tu zacząć wszystko od nowa. Zapomnieć o przeszłości. Doskonale to rozumiem. Ciężko pomyśleć o lepszym miejscu na nowy początek niż Archolos. Gdy cały świat wariuje, Archolos dalej pozostaje stolicą handlu i kultury. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? O, widzę, że możemy... O kurna! Ale fajnie! Uszczuplę mieszki bogaczy z miasta? No nie za bardzo. Będę silniejszy niż byłem na Londram. To jest dobra sprawa. Nauczę się poprawnej walki mieczem. To byłoby super. Myślałem, by żyć z tego, co upoluję. Chciałem przestać spędzać każdy wieczór w karczmie. Może znajdę tutaj chwilę, by trochę poczytać. Plus 5 do many. Szczerze? Wydaje mi się, że dobrze by nam wyszło plus 5 do siły. Tutaj już nikt mnie nie pobije. Będę silniejszy niż byłem na Londram. O, widzę, że możemy sobie wybrać. Miałem nadzieję w końcu nauczyć się poprawnej walki mieczem. Ciekawe plany. Miejmy nadzieję, że uda ci się je zrealizować. Ostatnio ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś się czegoś dowiedzieć? Czym się tutaj zajmujesz? Głównie łowię ryby. Czy to tutaj w rzece, czy w mojej łódce? Wypływam w rejony wybrzeża tupielców. Ciężko jednak z tego wyżyć. Więc czasami coś komuś dostarczę. Komuś o czymś powiem, czy przegonię szczura z chaty. Żeby osiągnąć coś na Archolos, musisz być wszechstronny i nie bać się żadnej roboty. Jasne. Jaki był ojciec w młodości? Lepszy. Zawsze musiał być we wszystkim lepszy. Czego nie zrobiłem, to dowiadywałem się od naszego ojca, twojego dziadka, że mój brat i tak potrafi zrobić to lepiej. W kuźni szło mu naprawdę nieźle. Żołnierzem też był zdyscyplinowanym. Nawet miał zadatki na jakiegoś dowódcę, ale wtedy pojawiła się wasza matka. Może porzucił karierę, ale w końcu był naprawdę szczęśliwy. Okej. Jak rodzice się poznali? Niestety o tym nigdy mi zbyt wiele nie opowiadał. I jak pewnie słyszałeś, nie mieliśmy najlepszego kontaktu. Kurde, podoba mi się to, że rozmawiamy o takich luźnych sprawach. Czy między tobą a moim ojcem była jakaś kłótnia? Miałem dość ciągłego życia w jego cieniu. Po prostu któregoś dnia zabrałem wszystko, co miałem i przybyłem tutaj, na Archolos. Minęło wiele lat, aż przypłynął tutaj mnie odwiedzić. Później nawet czasami pisywaliśmy do siebie i staraliśmy się żyć w zgodzie, ale nie powiedziałbym, że byliśmy blisko. Może sprawdzimy, co z opatrunkiem dla Jorna. Kurde, plus 500 expa. Masz rację. Trochę tu posiedzieliśmy, co? Wow. Nie martw się. To, że nie udało ci się złowić żadnej ryby, nie znaczy, że nie masz do tego talentu. Nie zrażaj się. Na zachętę masz tu moje.
Odwiedzę Lokwara i zapytam go o ten opatrunek. Mam do niego jeszcze pewną własną sprawę. Z tobą chciałem natomiast porozmawiać o jeszcze jednej sprawie. Gdy byłem w karczmie, słyszałem, jak miejscowi bardzo narzekali do Bastiana na resztę twoich towarzyszy. Jeśli tak dalej pójdzie, to Albin będzie zmuszony wyrzucić ich z wioski. Może porozmawiałbyś z nimi, spróbował jakoś uspokoić sytuację. Jako, że jesteś jednym z nich, to może prędzej ci wysłucha. Albin mieszka w tym wielkim domu na wzgórzu niedaleko kaplicy. Ciężko go przeoczyć. Jeśli chodzi o Jorna, to możesz być spokojny, zajmę się nim. No dobrze, nowy wpis, braterska pomoc i nowy wpis, spotkanie po latach. My już u Albina byliśmy, natomiast widzę, że musimy tam iść drugi raz. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że powinniśmy najpierw może zajrzeć do tych ludzi i jakby, nie wiem, spróbować samemu ich ogarnąć. No bo co jak co, ale jesteśmy tutaj gośćmi i my się zachowujemy jakoś normalnie. Rupert, coś jeszcze z tobą? Kompletnie nic. Farmerka. Rasko. Nie wiem, wejdźmy najpierw do środka. Na przykład nie wiem, co Anna ma do powiedzenia. Jak leci? Nie sądziłam, że ludzie na Archolos będą tak nieprzychylni. Co chwila ktoś ma do mnie o coś pretensje. Okej. To chyba musisz się źle zachowywać. Ej, ty. Jak życie? W końcu jesteśmy bezpieczni. A Bastian na przykład? Coś możemy do pogadania? Znajdzie się dla mnie jakaś praca? Zobaczymy. No, dawaj. Jest coś, do czego się nadasz. O, fajnie. Wiele chat ucierpiało w wyniku burz, a do ich naprawy potrzeba mnóstwa desek. Niedaleko Silbach znajduje się wieża sygnałowa. Nie wiadomo, po jaką cholerę gubernator opłaca strażników pilnujących tej sterty gruzu. Znacznie większy byłby z nich pożytek w wiosce. Pójdź do nich i poproś o drewno. Powinni mieć jakieś na zbyciu. Możesz też spróbować szczęścia w obozie drwali, ale prowadzi do niego dłuższa i bardziej niebezpieczna droga. Jasne. A ile drewna w ogóle potrzeba? Ile drewna potrzeba? W przybliżeniu to będzie około 20 kawałków. Okej. Jak najszybciej dotrę do tej wieży? Gdy wyjdziesz z wioski południową bramą, trzymaj się skał po lewej stronie. Miń rozstaje, a następnie wejdź ścieżką pod górę. Wieża sygnałowa będzie na szczycie wzgórza. Gdy spotkasz strażnika o imieniu Johan, powiedz mu, że cię przysłałem. Znamy się od lat, więc może potraktuje cię łagodniej. W porządku. Gdzie znajdę obóz drwali? Wyjdź z wioski południową bramą. To ta tuż przy dworze Ramzeja. Następnie kieruj się na wschód w górę rzeki przez dwa drewniane mosty, aż dojdziesz do dużego jeziora. Obozowisko Knuta powinno być na północ od niego w niewielkim zagajniku. W porządku, to wszystko, co chciałem wiedzieć. Wiem, że jest wam ciężko, ale nie tylko wy macie problemy. Zrób co trzeba, to szepnę o tobie dobre słówko. Jasne, no to świetnie. Bardzo mi się to podoba w sumie. Sander to on już chyba tutaj był wcześniej. Severin również. Kto jest jeszcze z nami? Fabio. Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O czym ty gadasz? W jaskini na wybrzeżu znalazłem zwłoki Daryla i Maven. Może powiesz mi, co się z nimi stało? A skąd mam wiedzieć? Gdy opuszczaliśmy jaskinię, jeszcze żyli. Pewnie jakieś zwierzęta ich dopadły. Głupia baba uparła się, że zostanie ze swoim umierającym chłopem. A ty postanowiłeś zostawić ich na pastwę losu. A co? Może miałem ją siłą zaciągnąć do wioski. Dałem jej prosty wybór. Mogła iść z nami, ale została z trupem. Tyle na ten temat. Facet przez całą noc przeciekał jak stara łajba. I tak długo by nie pociągnął. Jeśli myślisz, że z ich śmiercią mam coś wspólnego, to musisz być cholernym idiotą. Jezus, ale ćwok, nie? Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Dobra, spierdalaj.
Okej, okay, do farmera to może niekoniecznie, ale Kazem. Hej! Co słychać? Cześć, Marvin. W końcu jesteśmy bezpieczni. Okej, okay, fajnie. A Ezekiel? Hej, ty! Jak się czujesz? Muszę chwilę ochłonąć po ostatnich wydarzeniach. Przepraszam za moje zachowanie. Szkoda, że nie przyszło nam spotkać się w lepszych czasach. Trzymasz się? Moja córka. Moja biedna córka. No cóż, a Wiktor w ogóle? Coś możemy z tobą porozmawiać? O. Nie wiesz przypadkiem, kto mógłby nauczyć mnie czegoś o roślinach? Najprościej będzie, jak pójdziesz do któregoś z alchemików. Najbliższy mi znany to Bodowin. Na co dzień przebywa w swojej pracowni na północ od wioski. Możesz też spróbować szczęścia u naszego maga Lokwara. Jasne. Jak leci? Od czasu śmierci Hendrika starszy powołał wartowników, ale według mnie to za mało. Przydaliby nam się prawdziwi strażnicy z krwi i kości. No dobra, może coś wykminimy w tę stronę. A Marta? Hey. Co nowego? Nie denerwuj mnie. Dobra, dobra, Marta, spokojnie. Spokojnie, już nic do niej nie będę mówić, nie? Dobra. No to co, mamy małe jedno zadanko do zrobienia. I nie tylko jedne, bo mamy spłatę długu. Tak, postanowiliśmy... Dobra, musimy iść w stronę zagajnika. Braterska pomoc. Tak, musimy iść do Albyna oczywiście. Także chodźmy i spróbujmy coś załagodzić, jeżeli o to chodzi. I tak, i myślę, że pójdziemy poszukać tego gościa, o którym mówił nam tutaj strażnik bramy, której? Bramy południowej. Poszukać tego pana, który poszedł w stronę przystani, czy czegoś takiego. I tam były jakieś kłopoty. O! Kogo ja widzę? Czy to Wraska sobie tutaj siedzi u Albyna? Nie było jej tutaj wcześniej. A nie, to żona. Hej. Jestem zajęta, zostaw mnie w spokoju. Okej, okay, myślałam, że to Wraska, bo miały dosłownie identyczne sukienki. Dobrze. A gdzie jest Albyn? Tutaj cię nie ma. O, tutaj jesteś. Cześć. Porozmawiajmy więc na szybko. Kurde, jak dobrze mieć F5 z powrotem, nie? Super. Moi towarzysze potrzebują pomocy. Wygląda na to, że prędzej czy później i tak musiałbym się wami zająć. Przydałyby się jakieś zapasy. Poza tym nie ukrywam, że mieszkańcy Silbach nie są do nas przyjaźnie nastawieni. Prawdę mówiąc, gdybym mógł, to jeszcze dziś wygoniłbym was z wioski. Ale nie chcę narażać swoich ludzi na niepotrzebny rozlew krwi. Jako że Adanos każe pomagać potrzebującym, to w myśl tego przykazania moglibyście się jakoś odwdzięczyć. Jak mamy ci pomóc? Jest parę rzeczy, do których byście się nadawali. Pasanie owiec, przerzucanie gnoju, przerabianie zepsutej lub nadgryzionej przez zwierzęta żywności na kompost. Jeśli troje z twoich przyjaciół obieca się tym zająć, to dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. No dobrze. Porozmawiam z nimi, ale wątpię, że będą zadowoleni. Widzę, że rozumny z ciebie chłopak. Lepiej dla was, żeby twoi towarzysze wykazali się podobnym rozsądkiem. Znaczy, wiecie co? Najbardziej mnie to boli, że w sumie my z tymi ludźmi nie mamy kompletnie nic wspólnego. Bo tak naprawdę my przybyliśmy tutaj osobno i do tego mamy tutaj członka rodziny, który za nas może poręczyć. I no też jakby Marvin stara się pomagać, nasz brat za bardzo nie, no bo wiadomo, został ukąszony, jest ranny. Ale w przypadku pozostałych ludzi, no to faktycznie zachowują się w chuj chamsko. Hej. Rupert, może ty się zgodzisz pomóc? Jesteś całkiem okej gościem. Starszy potrzebuje pomocy w polu i przy oborniku. Właściwie to czemu nie? Przydałoby się jakoś się odwdzięczyć. Gdzie mam zacząć? Idź do Albyna. To ci powie, co masz robić. Dzięki, tak zrobię. Fajnie. Wydaje mi się, że na pewno Ezekiel jeszcze będzie, myślę, zachwycony. Może nie zachwycony, ale chętny. Jak? Czego się dowiedziałeś od Albyna?
Zgodził się nam pomóc, ale oczekuje, że większość z nas zacznie pracować w wiosce na swoje utrzymanie. Brzmi jak rozsądna propozycja. W takim razie będziesz musiał teraz jakoś przekonać tę bandę, by ruszyła do pomocy w polu. Właśnie, Jorn pytał o ciebie. Może powinieneś z nim porozmawiać. Okej. Okay. Mógłbyś opowiedzieć mi coś o wyspie? A co chcesz wiedzieć? No, w sumie możemy zapytać, no nie? Mógłbyś powiedzieć mi coś o historii wyspy? Najlepiej będzie, jak zapytasz o nią uczonych. Wiem tylko, że Archolos było niegdyś rozdzielone między kilka klanów, które pod swoim sztandarem zjednoczył niejaki Wolfzak. Ile legend o nim krąży, to nie sposób zliczyć. Po Wolfzaku była jakaś nielicha wojna domowa, chyba między jego synami, a pogodził ich ówczesny król Myrtany. Pogodził? Tak, podbijając cały Archolos. O kurde. Są miejsca, których powinienem unikać? Przede wszystkim unikaj lasów i bezdroży, a już kompletną głupotą byłoby zapuszczanie się do nich w środku nocy. Wyspa jest pełna drapieżników, jakich nie spotkałbyś u siebie. Dlatego decydując się na drogę przez puszczę, lepiej dobrze się przygotuj. Co do miejsc cywilizowanych, jakich powinieneś unikać? Cóż, o tym nie powiem ci zbyt wiele. Wiem tylko, że dzielnica Biedoty w mieście obok portu ma złą sławę. Różni ludzie się tam kręcą. Jasne. Kim są najważniejsze osoby na wyspie? Najważniejszą osobą na Archolos jest bez wątpienia gubernator Morris. To on dba o to, aby prawo i edykty królewskie były w pełni respektowane i egzekwowane przez mieszkańców wyspy. W utrzymaniu porządku na wyspie pomaga mu straż miejska pod dowództwem kapitana Rodericha, który za wszelką cenę chce przywrócić organizację i dawny splendor. W mieście jest również kantor gildii Araxos, która kontroluje większość handlu na wyspie. Jej interesów pilnuje banda zaprawionych w bojach najemników, z czego większość to same karpawe gęby. Radzę ci trzymać się od nich z daleka. Na południowym wschodzie wyspy znajduje się leciwa forteca, zwana potocznie Wilczym Leżem. Są to tereny będące we władaniu Ulryka. Wielu uważa go za dziwaka, za bardzo rozmiłowanego w historii swojego rodu. Ale faktem jest, że to on kontroluje większość kopalń srebra i złota na wyspie. Także na brak pieniędzy nie może narzekać. Na koniec warto też wspomnieć o magach wody, którzy mają swoją siedzibę w odosobnionym klasztorze na wschodzie. Kilku z nich możesz też znaleźć w mieście, gdzie podnoszą mieszkańców na duchu i leczą chorych. Oczywiście, no i ostatnie pytanko. Z czego ludzie się tu utrzymują? Cóż, przed wojną głównym źródłem zarobku Archolos był handel morski. Nasze wina trafiały niemal na wszystkie stoły królestwa. Perły i bursztyny na szyję szlachcianek, oczywiście nawleczone na łańcuszki z tutejszego złota. Teraz, kiedy szlak wszystko trafił, handlujemy tym między sobą, a to stopniowo zabija gospodarkę. Oby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Wszyscy pragną powrotu do normalności. Dobra, to mamy ogarnięte. Na pewno Fabio nie będzie skory do pracy. Nie tak prędko, Smarku. Czego chcesz? Słyszałem, że widziałeś się ze swoim wujciem. Może i widziałem, a co ci do tego? Nie każdy tutaj jest tak dobrze ustawiony jak ty i twój braciszek. Byłoby miło, gdybyś wstawił się za nami u niego. W końcu już tyle razem przeszliśmy. Wiecie co, ja mam po prostu dosyć Fabio i po prostu niech on mnie pocałuje gdzieś, nie? W sensie, ja jeszcze mam się za nimi wstawiać, kiedy oni nic nie robią i kiedy typ wyzywa mnie od samego początku i na statku i tutaj, no bez przesady. Nic z tego, pijawko. Zrobiłbyś w końcu coś samemu, zamiast ciągle żerować na innych. Uważaj, gnojku. Ta wyspa nie wygląda mi na dużo. Lepiej dla ciebie, żebym więcej nie zobaczył twojej gładkiej buźki. Spadaj, typie, w ogóle na szczaw. No
Okej, okay. Widzę, że ja chyba mogę zdecydować, żeby tych mieszkańców wywalić, pozostałych. Chyba, że tam jest wracam od zarządcy? Nie wiem, ale na pewno chciałabym jeszcze Ezekielowi zaproponować coś tutaj. Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. Muszę chwilę ochłonąć po ostatnich wydarzeniach. Ja jeszcze zregeneruję się mi przez chwilę. No dobrze, okej. Tu jest Wiktor oczywiście, a na pewno kobiety nie będą chciały nic zrobić, coś czuję. Hej, ty! Widzę, że nawet nie mam co o nich myśleć, wydaje mi się. Starszy szuka chętnych do pracy. W zamian za pomoc obiecał zapewnić nam bezpieczeństwo. To szukaj sobie słodziutki, ale nie we mnie. Nie mam zamiaru brudzić sobie rąk pracą w polu. Poza tym, i tak niedługo stąd wyjeżdżam. No ciekawe, gdzie wyjedziesz, kobito. Bardzo mnie to interesuje. Kazem? Hej. Może ty? Starszy potrzebuje rąk do pracy. W zamian obiecał, że zapewni nam bezpieczeństwo. Jesteś zainteresowany pomocą? Pomoc na wsi może oznaczać tylko jedno. Harówkę w polu lub ugniatanie kompostu. Zapomniałeś o gnojówce? Cóż, od czegoś trzeba zacząć. A jeśli dzięki temu mamy czuć się bezpieczni, to tym lepiej. Może liczyć na moją pomoc. No, to świetnie. Fabio jest oczywiście cholerą jedną wredną. No ale chyba muszę z nim pogadać, no niestety. Cóż, spróbujmy. Najwyżej urwie mi głowę. Wracam od zarządcy. I co takiego powiedział ci zarządca? To, że się nami zajmie, jeśli zaczniemy dla niego pracować. To jego propozycja, co? Powiedz temu bałwanowi, żeby wsadził sobie głowę między nogi i pocałował się w dupę. Nikomu nie będę usługiwał. To wypierdzielaj z tego miejsca, z tej wsi. Chyba chciałeś, żebym ci z czymś pomógł. Może się dogadamy. Ha, czyli teraz nagle ci się odmieniło. Co konkretnie chcesz, żebym zrobił? Widziałem, że tutejsi prowadzą małą hodowlę zwierząt. Oprócz owiec, zauważyłem też barana. Ciekaw jestem, jak smakuje ich mięso. Nie. Nie ma mowy. Zobaczy. Co? Proszę bardzo, dobrze wysmażony stek dla wielmożnego pana. No. Skąd ja to mam? Mi się naprawdę podobać, mały. Znasz swoje miejsce w stadzie. Nie to, co reszta tej niewdzięcznej zgrai. Masz tu parę monet i zmykaj. To jak będzie? Zgodzisz się choć przez chwilę popracować dla Albina? Cholera, durne wieśniaki. No ale coś jeść muszę. A jeśli jeszcze raz ktoś mi poda te karczmowe pomyje, to chyba nie wytrzymam. Niech będzie. Powiedz staruchowi, że będę dla niego pracował. Kto wie, może nawet ci się spodoba. Okej, okay, nie wiem skąd ja wzięłam to mięso. Żadnego barana nie zabijałam, tylko jestem pewna. O, wow, czy wy to widzicie? Jest osobny próg punktowy do tego w ogóle, czy my jakby się uczymy, czy nie. I będziemy mieli punkty normalnie za te procenty, które się uczyliśmy. Jezu, ktoś to zrobił. Dziękuję, ludzie, po prostu dziękuję. Ale ja bym chciała wejść w tab. Nie chciałam wejść w tab. W zadania sobie wejdźmy. Braterska pomoc. Mamy sporo wpisów w dzienniku. Kurt wspomniał, że mieszkańcy wioski patrzą coraz mniej przychylnie na pozostałych uciekinierów. Polecił mi udać się do Albina i spróbować go przekonać, by się za nami wstawił. Albin rezyduje w wielkim domu obok kaplicy. Albin powiedział, że zapewni nam bezpieczeństwo, jeśli zaczniemy pracować. Muszę przekonać troje z moich towarzyszy do pracy na wsi. Rupert doszedł do wniosku, że tylko wspierając się nawzajem będziemy bezpieczni. Chłopak powiedział, że chętnie zacznie pracować dla starszego. Kurt zaproponował, żebym sprawdził co u Jorna. Mój brat dalej wypoczywa na piętrze karczmy.
Ezechiel wciąż przeżywa ostatnie wydarzenia. W aktualnym stanie nie nadaje się do żadnej pracy. Rozejrzy się za pomocą u innych. Anna nie chce brudzić sobie rąk pracą fizyczną. Kazem nie potrzebował dodatkowej motywacji, by pomóc w pracach zleconych przez starszego. Nie znam się zbytnio na gotowaniu, ale stek chyba jest usmażony. Mam nadzieję, że Fabio nie będzie wybrzydzał. Pora do niego wrócić, pewnie będzie w karczmie. Fabio ma dość gulaszu Marty i chce, żebym przyniósł mu dobrze wysmażony stek z barana. Może jeśli spełni jego prośbę, to uda mi się przekonać go do pracy u Albina. Fabio unosił się swoją dumą, ale perspektywa pysznego pieczonego mięsa i zimnego piwa sprawiła, że postanowił udać się do Albina. Dobra, zaraz pójdziemy tam do niego. Mieliśmy załatwić trzech ludzi. Natomiast najpierw zajrzymy do naszego brata. Mam nadzieję, że nie będzie z nim źle. Jak się czujesz? To tylko urządlenie krwiopijce. Nie masz się czym przejmować. Jest mi już zdecydowanie lepiej. Trochę odpoczynku w wygodnym łóżku i ciepły posiłek potrafią zdziałać cuda. Dobrze, że sprowadziłeś tutaj Kurta. Przynajmniej mam z kim porozmawiać o aktualnej sytuacji i trochę powspominać dawne czasy. A tobie jak podoba się Silbach? Udało ci się dowiedzieć czegoś interesującego? Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. To doskonale. Sam chętnie zajmę czymś ręce. Daj znać, gdy będziesz coś dla mnie miał. Okej. Wioska wydaje się całkiem ładna. Trochę gorzej z jej mieszkańcami. Musisz ich zrozumieć. Trwa wojna, a my jesteśmy kolejnymi uciekinierami, którzy docierają na tę wyspę. Wszyscy boją się o swoje zapasy i o to, co przyniesie jutro. Ludzie na Archolos zawsze cenili sobie ciężką pracę. Jeśli pokażesz im, że nie jesteś kolejnym darmozjadem, to z pewnością zaczną cię szanować. Jasne. Mam do ciebie kilka pytań. Widzę, że możemy też z nim porozmawiać. Co myślisz o Kurcie? To porządny facet. Ojciec zawsze go sobie cenił. Widać, że ma już swoje lata i lekko zgnuśniał, ale póki co jest dla nas dobry i stara się nam pomóc. Chociaż nie ukrywam, że czubek jego własnego nosa jest dla niego ważniejszy niż my. I gdyby miało się coś stać ze szkodą dla niego, to pewnie dbałby raczej o własną skórę. Wojna trwa już od dawna. Skąd pomysł, żeby uciekać akurat teraz? Uwierz mi, jeden zwiadowca orków na wyspie to zwykły rekonesans. Ale pół tuzina to ostateczne przygotowanie do desantu. Jeszcze kilka dni czekania i kto wie, czy nie obudziłby nas w nocy odgłos orkowych bębnów wojennych. No cóż. Nie tęsknisz za resztą rodziny? Oczywiście, że mi ich brakuje. Na niektóre rzeczy nie mamy jednak większego wpływu. Pewnie to oni by nas tutaj wysłali, a sami zostali na Londram. Wiesz, jak ważny był dla nich dom. Ważniejsi chyba byliśmy jedynie my. Nasza matka była mądrą i pracowitą kobietą. Gdyby nie ona, to pewnie żaden z nas nie umiałby czytać ani pisać. Sam rozmyślałem wiele razy. Czemu Athanos pozwala, by tak dobrzy ludzie odchodzili z tego świata tak wcześnie? Sam wiesz, co się działo z ojcem po jej śmierci. Zamiast pracować w kuźni, większość czasu przesiadywał w bimbrowni. Wiem, że nie najlepiej się dogadywaliście, szczególnie gdy musiałeś przyjąć pomoc w kuźni po tym, jak zostałem czeladnikiem mistrza Hanesa. A później miał miejsce ten wypadek. No i... Wypadek? Nie psujmy sobie tej chwili. Wrócimy do tej rozmowy innym razem. Chcę po prostu, byś wiedział, że rozumiem to wszystko, co się wydarzyło i nie mam ci tego za złe. Myślisz, że jeszcze kiedyś wrócimy na Londra? Jeszcze nie przyzwyczaiłeś się do Archolos i już tęsknisz za rodzinnymi stronami? Jestem pewny, że kiedyś tam wrócimy. Pytanie tylko, czy będzie jeszcze do czego wracać? Z drugiej strony, Silbach i okolice nie są aż tak odmienne od Londram. Pamiętasz te wszystkie pola uprawne? Łąki pełne owiec i łódki, które cumowały w tym małym porcie? Nawet ten wulkan przypomina górę, u której stóp leży nasza wioska. Dopiero teraz żałuję, że nigdy nie miałem okazji zwiedzić tej małej fortecy Myrtańczyków, która się na niej znajduje. Okej, czyli z naszym bratem też widzę, że mamy porozmawiane. Chodźmy w takim razie do Albina. Miejmy nadzieję. Widzę, że twój brat pracowitość odziedziczył po ojcu. Nie wiem, czy w jego stanie praca w polu to dobry pomysł. Porozmawiaj z Bastianem. Może się zgodzi na jakąś pomoc przy obieraniu rzepy. Okej, no to tak, zagadamy do Bastiana, a później pójdziemy do Albina.
Bastian, ty widzę zamiatasz. Masz jakąś robotę dla mojego brata? Może obieranie rzepy? Albin kazał nam się zająć czymś w wiosce. Dobry pomysł. Przynajmniej Marta nie będzie mu już narzekać do ucha, że tylko leży, je i nic nie robi. Zawołam go tutaj i pokażę mu co i jak. Nie musisz się też martwić o Albina. Przekażę mu, że twój brat tu pracuje. W porządku. Kurde, podoba mi się, że tak dobrze nam idą te zadania i że te zadania nie są takie puste, tylko mają trochę sensu. Widzę, że Kurt idzie do swojej chaty. My natomiast skoczymy jeszcze na szybko do Albina. Później myślę, że wrócimy do karczmy się przespać, bo znowu jest noc. A w nocy, jak pamiętamy, no nie powinniśmy wychodzić poza nasze miejsce zamieszkania jakby, czyli poza wieś. Nie jest to bezpieczne. Żona Albina. Co jest? My chcemy do... Dlaczego Fabio tutaj siedzi? A, bo wy tutaj niby pracujecie teraz, nie? Gdzie jest Albin? Może tutaj? Tutaj jest Jill. Hej, ty! Na wszystkich bogów! Co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Okej. Okay. A, my możemy jej dania sprzedawać. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Okej, okay, troszeczkę gotówki. Jesteś kucharką? Powiedz mi, jak na to wpadłeś? Pomyśl. Może dlatego, że mam na sobie ten fartuch i trzymam w ręku te oto patelnie. Oczywiście, że jestem kucharką i to bardzo, bardzo zdenerwowaną kucharką. Przyszedłem zobaczyć, co takiego pichcisz. W tej chwili próbuję ugotować pyszną potrawkę z dzika z warzywami, ale ktoś właśnie mi w tym przeszkodził. Gotowanie to prawdziwa sztuka, wow. A jak każda inna, wymaga ona cierpliwości, precyzji i... Chwila. Czujesz to? Chyba właśnie ci się spaliła kuchenka. O nie. Nie, nie, nie! Tylko nie to! Ups. A wszystko to dzięki tobie. A co ja mam z tym wspólnego? To, że wparowałeś tu jak gdyby nigdy nic i oderwałeś mnie od pracy. Albin mnie zabije. Ale najpierw posiedzę parę dni w dybach. A dopiero potem zawisnę na gałęzi. Że co? Może mógłbym zdobyć dla ciebie nowe mięso. Mięso z dzika? Ta, już to widzę. Nie wiem, jak miałbyś tego dokonać. Ale zanim to zrobisz, smród rozniesie się po całym dworze, a wtedy nic mnie już nie uratuje. Skoro jest tak źle, jak mówisz, to nie masz nic do stracenia. Faktycznie. Nie mam. I tak jestem już martwa. Jeśli jakimś cudem uda ci się znaleźć kawał dziczyzny, przyjdź z nim do mnie natychmiast. Najpierw jednak chcę zobaczyć przed sobą kawał soczystego mięsa z dzika. Inaczej nie mamy o czym mówić. No dobra. Mięso jest soczyste i delikatne. Dobra robota. Właśnie o to mi chodziło. No proszę, przyniosłeś więcej niż od ciebie chciałam. Ten zapas wystarczy mi na kolejny tydzień. Teraz porozmawiajmy o... Spokojnie, spokojnie. Nie zapomniałam o nagrodzie dla ciebie. Po twojej... akcji uznałabym, że jesteśmy kwita. Z drugiej strony całkiem szybko się uwinąłeś z tym mięsem, więc zasługujesz choćby na drobną nagrodę. Wspomnę Albinowi, że pomagałeś mi przy kuchni. Kto wie? Może starszemu tak bardzo zasmakuje potrawka, że wkrótce mianuje cię moim pomagierem. Dobre słowo zawsze pomoże. Dobra, to co, nie będziemy jej już może przeszkadzać. O, widzę, że tutaj jeszcze jest piętro. Podejrzewam, że Albin jest na górze. Albo i nie. Cholera, coś się dzieje. Gdzie ty jesteś? Tak, jesteś tutaj. Cześć. Jesteś nareszcie.
Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że tylu z was będzie się tak rwało do pracy. Dobra robota, chłopcze. Dla każdego znajdę odpowiednie zajęcie. I co o nich myślisz? Nadadzą się? Z tego co widzę, to zapał do roboty mają, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Zrobiłeś, co do ciebie należało, więc zgodnie z umową dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Rzecz jasna, dopóki będziecie pracować jak należy. Jasne. Jak się mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. Dobra, jest okej. Jeszcze spróbujemy sobie przeczytać może regał na książki. Niezależnie czym walczysz, żadna broń dostępna do kupienia nie może równać się z wygodą posługiwania się własnoręcznie stworzonym orężem. Ze względu na wykonywanie ich idealnie pod swoje proporcje ciała, niemal zawsze wymagają one od użytkownika mniejszej krzepy czy zwinności, by efektywnie się nimi posługiwać. Aby rozpocząć wytwarzanie własnego oręża, należy przede wszystkim zdecydować, czy chcemy rozwijać łuczarstwo związane z wyrobem zarówno łuków, jak i kurz, czy może praktykować kowalstwo specjalizujące się we wszystkich wyrobach związanych z broniami białymi. Gdy już podejmiesz decyzję, znajdź odpowiedniego nauczyciela. Żadna księga nie zastąpi praktyki pod okiem doświadczonego mistrza. Naukę można podzielić na 3 stopnie: zielony, doświadczony i mistrz. Z każdym kolejnym rzemieślnik jest w stanie opanować informacje zawarte w bardziej skomplikowanych przepisach i wytworzyć je odpowiednio na stole łuczarskim lub kowadle. Przepisy zazwyczaj zakupić można u innych kowali i łuczarzy. Większość broni wymaga zróżnicowanych trofeów łowieckich, takich jak skóry, kły czy pazury, konkretnych bestii. By więc ograniczyć koszta produkcji, warto samemu rozwijać zdolności łowieckie. Do wytwarzania broni dystansowych zawsze będzie potrzebne drewno łuczarskie, cięciwy oraz dla znamienitszych dzieł języki jaszczurów. Zwykła broń biała wymaga czystego żelaza, natomiast dla broni stalowych i tych z magicznej rudy potrzebne również będą odpowiednio węgiel oraz bryłki magicznej rudy. Tak, dodatkowo mamy doświadczenie, jakieś nowe informacje. Fajna sprawa. Zastanawia mnie, dlaczego Albin śpi na górze, a jego żona na dole. Trochę to dziwne. Cóż. Dobrze, jak my stoimy z czasem, moi drodzy? No, całkiem nieźle. Dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy odcinek. Ochroniarz. A ty jesteś? Volker, cześć. Nie widziałam jeszcze tego pana tutaj. Więc spróbujmy z nim porozmawiać, kim on w ogóle tutaj jest. Hej. Nie daję jałmużny. Zejdź mi z drogi. Okej, to może ja się nie będę mieszać jednak. Cóż, chodźmy się przede wszystkim przespać, żeby było widno, a później możemy się zająć innymi zadaniami. Widzę, że tutaj Jorn. Marvin, jesteś wreszcie. Nie powinieneś obierać teraz rzepy albo odpoczywać? Skończyłem już swoją pracę na dziś, a od tych zapachów w kuchni miałem ochotę wyjść na świeże powietrze. Chodź, krótki spacer z pewnością dobrze mi zrobi. Czasami po prostu trzeba to rozchodzić. Nie mogę się doczekać, aż odłożymy trochę złota, zamówimy sobie pokaźny kawał mięsa oraz najlepsze wino z lokalnej winnicy. Zapomnieć w końcu o tych wszystkich zmartwieniach i mieć w końcu chwilę, by nacieszyć się życiem. Mhm. Najpierw pomyślmy o twoim zdrowiu. Musisz dojść do siebie. Zobacz, miejscowi trenują wymachiwanie drewnianymi kijami. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio ćwiczyliśmy walkę mieczem z naszym ojcem. Chodź, przyłączymy się do nich. Okej. Wow. Dobra. Chwytaj zalagę i zobaczmy, który z nas jest lepszym szermierzem. No, chyba że obleciał cię strach przed starszym bratem. No dobra. Skoro sam nalegasz, to chyba muszę ci pokazać, jak należy walczyć. Okej. Ała, no jak na razie to ja dostałam. Oczywiście widać, że nasz brat jest lepszy od nas. Dobra. Albo i nie. Zobaczymy, kto jest lepszy. Ała.
Wow, sprawą własnego brata. Wow. Moja głowa. Nieźle, całkiem nieźle. A pomyśleć, że jeszcze niedawno ledwo podnosiły się rozgrzany pręt w kuźni. Ostatnio mieliśmy mniej czasu, żeby rozmawiać. Nawet nie wiem, jaki styl walki preferujesz. O, kolejne premie widzę. Od zawsze preferowałem kusze, cięciwa i strzały mnie nie zawiodły. Nie ma tak ciężki topór. No nie, lekkie i wygodne. Lubię lekkie i wygodne bronie. Zgłodniałem od tego biegania. Co powiesz na świeżo wypieczony chleb? A masz na to złoto? Jestem pewny, że jeśli odpowiednio go podejdziemy, to piekarz z pewnością poczęstuje nas chociaż jednym bochenkiem. No wątpię w to, ale dobra, możemy spróbować. Ten chleb naprawdę dobrze pachnie. Niczego za darmo nie rozdaję. Albo płacicie jak wszyscy, albo nie dostaniecie nawet okruszków. Dość mam już takich darmozjadów jak wy. Trzeba było walczyć za swoją ojczyznę, a nie obżerać teraz nasze spichlerze. Niczego tu nie dostaniemy. Nie ma co tracić czasu. Jesteś pewny, że dobrze się czujesz? Może wróciła ci gorączka? Właściwie to jest mi trochę gorąco. Mam pewien pomysł, gdzie moglibyśmy się trochę ochłodzić. No, mi się to nie podoba, bo jeżeli masz gorączkę, to nie powinniśmy włazić do lodowatej wody. Ale no dobrze. Oczywiście brat jest mądrzejszy, mimo że jest starszy. Ale kurde, podoba mi się ta interakcja taka z bratem. Takie zwykłe faktycznie życie, no nie? Widzisz te wszystkie butelki? To jest to słynne wino z archolowskich plantacji. Moje ulubione. Chyba ktoś nieźle sobie tutaj popił ostatniej nocy. Sprawdź, czy może czegoś nie zostawili. A ja trochę ochłodzę się w rzece. No ja uważam, że on nie powinien włazić do rzeki. Widzę, że... za bardzo nie ma co tutaj zbierać, chyba. Tutaj jakieś parę butelek. Kociołek. Prawie podniosłam chrząszcza, moi drodzy. A, w sumie mamy telekinezę. Może coś tutaj znajdę. Tam jest rzepa, ciemne grzyby, stara moneta. Może tutaj gdzieś coś będzie? Laga. Rzepa. No ja widzę, że tutaj raczej to niczego nie znajdziemy. Ej, ty. Okej, chyba powinnam jednak móc coś znaleźć, co jest trochę dziwne, bo nie widzę kompletnie nic. Mimo, że mam telekinezę. Ale kurde, widzę, że te butelki są rozwalone tutaj. I to tak jakby nas to prowadziło tu. Trzeba to rozchodzić. Jaki mamy wpis w dzienniku? Za gospodą Bastiana znalazłem skrzynię z pustymi butelkami. Widocznie nie byliśmy pierwszymi, których skusiła perspektywa darmowego wina. Joran będzie musiał obejść się smakiem. Pora do niego wracać, będzie gdzieś przy rzece. Tak, niczego już tutaj nie znajdziemy i mam nadzieję, że bratu się nic nie stało. No bo właśnie, no, wchodzenie do wody i pukanie się lodowatą wodą to raczej nie jest dobry pomysł. Jorn? Hej. Wszystkie butelki wina są puste. Pewnie Bastian odsyła je po opróżnieniu do winnicy. Cholera, a taką miałem ochotę na wino. Skoro już tu jesteśmy, to może odwiedzimy chatę Kurta. Musi mieć ukrytych kilka butelek jakiegoś dobrego rocznika. Serio? Chcesz okradać własnego wujka? Jorn, Jezus, co jest z tobą nie tak? Aha, bo jego tu nie ma. Pamiętam takie jedno ładne miejsce w pobliżu wioski, które kiedyś znalazłem, gdy byłem tutaj za młodu. Moglibyśmy tam usiąść na spokojnie, napić się, zjeść i porozmawiać o wszystkim. Poszukam tego wina, a ty mógłbyś zrobić nam coś ciepłego do jedzenia. Kojarzysz jeszcze ten przepis matki na rybę w zębatym zielu? Kurt najlepszym rybakiem nie jest, ale z pewnością w jakiejś beczce ukrył kilka świeżych ryb.
Masz tutaj przepis i zębate ziele. A resztę powinieneś znaleźć sam w chacie. Jasne. Wystarczy, że zbierzesz wszystkie składniki i podejdziesz do kuchenki. Pamiętaj tylko, żeby przeczytać wcześniej przepis i dokładnie podążać za instrukcjami. W ostateczności możesz też spróbować skorzystać z któregoś rusztu albo ogniska w okolicy. Równie dobrze przygotowuje się na nich jedzenie. Gdzie jest Kurt? Mówił coś o czymś, co musi załatwić w lokalnej winnicy. Powinien niedługo wrócić. Okej, trochę to dziwne, bo poszedł w nocy. Mamy ocet, wodę, kolejny ocet. Jest też beczka. 6 rybek. Weźmy sobie wszystkie. I co? I w sumie moglibyśmy na kuchence już coś zrobić, ale musimy najpierw przeczytać oczywiście przepis. Podstawy alchemii, tak. Rozumiem. Ryba w occie z zębatym zielem. 4 ryby, zębate ziele, ocet. Proste danie, które znacznie wydłuża przydatność do spożycia rybiego mięsa. Idealne dla podróżników. Odnowa punktów trafień 90. Wow. Przygotuj posiłek. Ryba w occie. Zróbmy sobie wszystko. Hej. Po zapachu czuję, że wyjątkowo udało ci się niczego nie przypalić na kuchence. Ja znalazłem to wino. Ale wygląda na to, że Kurt trzyma je w skrzyni pod kluczem. To dobra okazja, żebyś zobaczył co nieco o kunszcie ślusarza. W końcu te wszystkie lata u mojego mistrza nie poszły na marne. I na zamkach znam się jak mało kto. Pokażesz mi, jak otwierać kufry? Kto wie, kiedy ta umiejętność może ci się przydać. Dotarliśmy tutaj praktycznie bez złotej monety przy sobie. Czasami trzeba trochę pomóc losowi. Jeśli chodzi o otwieranie zamków, to podstawy są niezwykle proste. Wystarczy, że włożysz wytrych i zaczniesz przekręcać go w lewo i w prawo. Musisz nasłuchiwać tego, co dzieje się w środku. Jeśli usłyszysz kliknięcie, to znaczy, że możesz kontynuować przekręcanie zębatek. A jeśli usłyszysz trzask, no cóż, lepiej, żebyś go nie usłyszał. Pamiętaj, że ten sam zamek za każdym razem otwiera się trochę inaczej. Czasami zębatki są lekko zastane, czasami ktoś niedokładnie przekręcił klucz, a jeszcze innym razem wytrych może tylko częściowo przekręcić mechanizm. Wraz z rozwojem swoich umiejętności będziesz jednak uczył się, jak coraz szybciej otwierać wszystkie z nich, niezależnie od tego, jak skomplikowany jest zamek. Nauka włamywania się. Wow, dziękuję. 6 wytrychów, czyli rozumiem, że kod się zmienia, co wczytanie gry, tak coś czuję. Zresztą możemy to sprawdzić. Za chwilę. Mam nadzieję, że kufer nie będzie jakiś bardzo trudny do złamania. Nie podoba mi się ten fakt, że okradamy własnego wuja. Lewo, lewo, lewo. Okej, okay, za pierwszym razem mi się udało. 4 wina. Dobra, weźmiemy wszystko. I 12 sztuk złota. Chyba mamy już wszystko. Chodź za mną i się nie odciągaj. Nie chcę, żebyś zgubił się gdzieś w lesie. Możliwe, że wpadniemy też na jakieś dzikie zwierzęta, więc trzymaj broń w gotowości. No dobrze, ale wiecie co, moi drodzy, z Jornem udamy się już w kolejnym odcinku. On oczywiście będzie na nas czekał, więc nie musimy się tym jakoś bardzo przejmować. Ja tymczasem dziękuję Wam już za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji. A ja lecę montować dla Was ten przydługaśny odcinek. Ostatnie były troszeczkę krótsze, bo nagrywałam je dosłownie parę godzin przed momentem, gdy wrzucam film, więc nie chciałam, żeby one się długo przetwarzały, renderowały i tak dalej, a tymczasem dzisiaj nic mnie ku temu nie trzyma, ponieważ nagrywam odcinek dużo wcześniej dla Was. Także trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!